Fire came to be, and with it, disparity. And the brighter the flame, the deeper the shadow. Hej, cześć, siemano wam wszystkim ludzie, z tej strony Jack, witam się wam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Dark Souls Scholar of the First Sin. Oczywiście na start się wam łonie, gdyż niestety zauważyłem, że jak lecę ciągiem z nagrywkami, to zapominam o tym. No ale tak czy siak, mam już na tyle punktów, żeby nosić te tarcze. No, mam w sumie dość dużo punktów, bo mam ich 50 punktów na prawie każdej statystyce. Nie wiem, dlaczego mam inteligencji i wiarę na 51. Nie wiem, może jakiś przedmiot mi to daje. Dobra, ja na razie muszę zrobić porządki w moim ekwipunku, bo nazbierałem też trochę od przeciwników broni, a... no, nie chcę tyle sztuk oręża nosić, tak więc widzimy się po cięciu. Dobra, ogarnięte. Co wydropiłem z tamtego skamieniałego kwiatu? Otóż wydropiłem stary bicz. Nie zadaję obrażenia, ale jako iż to jest bicz, to raczej niestety tylko przeciwnikom o gołej skórze, a nie takim w zbrojach. Skórzony bicz, którego często używano, wygląda jak zwykły bat, ale nałożono na niego starożytne błogosławieństwo, które zwiększa obrażenia zadawane pustym. Błogosławieństwo nałożył prawdopodobnie kapłan, ale nie wiadomo, czy zaklęcie jest dobre czy złe. I premia do atakowania pustych. Bardzo fajna. Myślę, że ten bicz sobie zostawię. Nie jest taki zły. Pozgarniałem sobie też troszeczkę rzeczy i takie sprawdzanie. I rzeczywiście, dzwonek Art Smoka jest najlepszy. Właśnie, w sumie a propos, mogę też te dzwonki zrzucić. Proszę. Kostur zachodzącego słońca, też trochę nafarmiłem sobie tego tytanitu. Płomień piromancji. W sumie też nie korzystam z piromancji, no to wyrzućmy też ten płomień, bo nie ma sensu go trzymać. Ale ten kostur, widzicie, 450 na plus 5. Ale farmienie tego tytanitu nie było wcale łatwe. Zobaczmy. No, o zaklęcia o 19 punktów mniejsze obrażenia, ale mrok kolosalnie większe. Ale było też chyba zaznaczone, że jeśli chodzi o... o ten kostur, to on się bardziej do mroku sprawdza. Wiem, że jest też... Właśnie to jest jeden, a drugi kostur to jest ten kostur, który miał straight. I to jest kostur najlepszy, jeśli chodzi o zadawanie obrażeń magicznych. Tutaj tarczy też możemy zrzucić. Tarczę prześladowcy posiadam. 100% redukcji fizycznej oraz, co ważniejsze... O nie chciałem tego zrzucać. Tu jest ogromny miecz prześladowcy, to sobie zabiorę. Oraz ogromna redukcja, jeśli chodzi o klątwy. 60, ale nie tylko. Klątwy, krwawienie, chyba skamienienie to jest? Tak. Skamienienie, krwotok, trucizna, mrok, ale przede wszystkim klątwa. O prawie 70% zmniejszenie obrażeń od klątwy. Jest w grze przedmiot na głowę, który dosłownie totalnie niweluje mi obrażenia od klątwy, w sensie nawet się pasek nie nabija, ale on się odblokowuje dopiero w tym, w lokacji. O serio? No myślałem, że miecz będzie większe obrażenia zadawał. Że nigdy, że takie są mega wolne, to jeszcze od... A, dobra, ale to jest, okej, okay. dobra, bo to jest nieulepszone. To jest nieulepszone, ale dobra, nie. Zostanę przy mieczu półtora ręcznym, myślę. Bardziej mi to pasuje, ale jednak ten miecz... Przecież, dobra, nie tak. Podłożę go z powrotem, no bo... raczej nie będę miał kiedy go wykorzystywać. Dobra, czy tu mam z kimś do pogadania? Chyba nie... Nie, nie mam, dobra. Spoko, w takim razie lecimy tutaj, do drogi na most. Wolałbym jednak do innego miejsca się udać. Ale właśnie, jak już jesteśmy, to przy okazji dopiszmy sobie kolejne zaklęcia.
Mianowicie, włócznie dusz, strzałę, choby dla testu tylko sobie dopiszemy, leczenie i olśniewające światło. Na razie nie potrzebuję ani eliminacji trucizny, ani cudu, który by mnie przenosił. Chociaż nie powiem, byłoby to nawet miłe. Albo dobra, weźmy to i zamiast leczenia weźmiemy to. No. Też myślę, może być to lepsze w taki sposób. Okej, czy ja mam ten bicz? Mam. Dobra, no to zobaczmy. Ładnie. A ile to ma bazowych obrażeń? 338. Nieźle. Ale widać, że to jest... widać, że to jest stworzone tylko na tych przeciwników. Zobaczymy, co się stanie, kiedy zdzielimy nim tego grubasa. Tarcza. Okej, nie była potrzebna. Ładnie. Trzy strzały batem i gościu jest martwy. To mi się podoba. Czuję się trochę jak Indiana Jones. To be honest. Dobra, zdjęty. Mech dla mnie. A to jest ładny atak. No. Kurde, prawie. Zobaczmy tę włócznę samonaprowadzającą. To jest takie coś. Ale faktycznie leci do niego. Ciekawe, czy jest... W sensie na pewno będzie samonaprowadzająca duża strzała dusz. Czy tam wielka samonaprowadzająca strzała dusz. A ciekawe, czy będzie też strzała dusz kryształowa. Biczem! No i do tego bicza nie wymyśliłem nic lepszego. Czyli lepszego. W ogóle nie wymyśliłem niczego, żeby jakoś się zrymowało, czy coś tam. Nawet pomysłu na to nie mam. Ale dobra. Mamy dwie miejscówki do spenetrowania. Magiczna buława i odłamek tytanitu. No i proszę, faktycznie. Mocna jest redukcja. Jeśli chodzi o klątwę. Ale tak czy siak, jeśli mam wybierać, to wolałbym tej klątwy sobie... O nie, tu jest znowu ten. Dobra, to wy... Jezus, ale ten bicz się już zniszczył. Szkoda. Zniszczmy to. O, już go słyszałem nawet. Tego... nekromanta, ale widzę, na szczęście Uchigatana też sobie daje radę. Ciekawe, jak oni będą martwi, a ja ich zabiję tego nekromantę. Dobra, walić jego, zniszczyć to. Czyli, gdy ja zabiję tego nekromantę, a oni będą martwi, to czy oni też zginą od razu? Tak, miło. Dobrze. Nęcąca czaszka, z tych dwóch przynajmniej. Co my tu mamy dalej? O, poważnie? Zamknięte przejście? No i co teraz? No, zeskok to jest samobójstwo. Nie ma tu jakiejś dźwigni? Albo czegoś? A, tu jest przejście. Ale jak się schował skubaniutki? Czy tędy przyszedłem? Nie, tędy przyszedłem, co nie? Tak, to są trupy. Dobra, czyli tutaj mnie nie było. A dobra, zabiję go. Tam jest strzelec. Tu pamiętam, że na konsoli mnie zaatakował jeszcze jeden mroczny duch. Aha, o Boże. Może wymieniłem se kostur, ja w ogóle nie mam mroku, żadnych zaklęć mroku dopisanych. To widzę, popisałem się naprawdę inteligencją. O, ładne światło. Dobra, panu mówimy dziękuję, do widzenia i tak dalej. Ten tu skąd?
Ty nie uciekniesz. Twoje własne nieszczęście. Kolejny od życia odzyskany, fajnie, to go od razu zużyjemy. Dobra, czy ja teraz... Ej, ja im na plecy wchodzę! O kurde, dobra, czyli to jest tutaj przejście, czyli to jest taki skrót. W sensie, no, skrót skrótem, no jakbym nie chciał z nimi walczyć, ale to jest bardziej skrót na plecy tego... Tego maga chyba. Kurde, nie pamiętam jak się odblokowywało tę trasę. Bo to się da jakoś odblokować, bo widać było, że ta krata może iść w górę. Bezlitosna Rowena, co ona ma na głowie? Okay, walczy kosą. Dobra, zawalczmy. Niczym samuraj. No i pięknie. O, klucz do rochu... do... tak, do rochu leumarłych. No, na pewno. O, i kukła człowieka, jak fajnie. Panu dziękujemy. W sumie strzelanie tym to było trochę marnotrawstwo zaklęcia. Ale nieważne. Dobra, w sumie a propos, jak mam, to... wykorzystajmy olśniewające światło. No i się zregenerujemy, nie będę potrzebował w ogóle, znaczy teraz, no przez jakiś czas nie będę potrzebował w ogóle klejnotów życia. Czy Loch Nieumarłych to nie będzie ta miejscówka właśnie obok tego ogniska, ta zamknięta? Coś tak mi się kojarzy, że to chyba było to. Sprawdźmy. Leningrasta, domu żołnierza, do lochu. Klucz do więzienia w zagajniku myśliwych, polowania na nieumarłych za rządów starego żelaznego króla odbywały się w tym właśnie lesie, a cele do przetrzymywania nieumarłych zostały tu po dziś dzień. Upływ czasu zatarł jednak różnicę między więźniami a ich oprawcami. Tak, czyli to musi być tutaj. Dokładnie. No to co, na start rozpalamy ognicho. Okay. Who are you? I thought you were that bastard for a moment. You've set me free. Now I can find him. The cheeky prick. He won't know what hit him. I am Crichton of Myra. I travel from land to land to hone my blade. This land was full of danger. I thought it would suit me perfectly. I joined forces with a man on the way. He was no more than a backstabbing knave. He took the first chance he had to try and off me. I decided to set a trap for him here. But then I got trapped myself. I can't believe that I was so dense. Okej, okay, tym ziomkiem, o którym on gada, prawdopodobnie był Pate, ale ciekawi mnie, czy to nie jest aby brat Lucatiel, bo ona wspominała, że ma brata. He kills entirely for the pleasure of it. I'm sure I won't be his last victim. The man's better off dead. I tell ya. He's a slick talker. So don't let him fool ya. Pate. The man with a strain. And don't you but... I'll find the common... Gest tak, miło. I co, i teraz my odpoczywamy, a jego nie ma. Dokładnie. Trochę to było chyba głupie z mojej strony, bo chciałem z niej wykorzystać fakt, że mam tutaj pustą drogę, no ale dobra. Na szczęście jestem w stanie szybko tych typów zdjąć. Dzięki temu powinno się w miarę szybko udać. Nadrobić.
A i ten tam poleciał, dobra. Mają moje straty w tym miejscu. Chociaż jak widać nie są one jakieś gigantyczne. Kolejna część setu Łotra. Ta ronda na konsoli nie zaatakowała mnie na górze, tylko właśnie tutaj na dole. Stąd było trochę moje... Stąd właśnie moje zdziwienie. Ten jak chciał mnie zaskoczyć, ale sorry ziomeczku, wiedziałem, że ty tam jesteś. Listy motyl, temu ulży, pozwólmy umrze, ulżyć. Nie wróć, temu ulżyjmy w cierpieniu i pozwólmy umrzeć, to chciałem powiedzieć. Kolejny nekromanta. Niestety, do tego ziomeczka nie mam zasięgu. No, bynajmniej nie na tyle, żeby go oznaczyć. Ale tam kilka strzałów wystarczyło, żeby się go pozbyć. Ale to na razie olejemy. Dobra. Tutaj też był boss. Okej, trasa jedzie tędy. Za wodospadem. Co? Tutaj jak pójdę? Jest wejście do jaskini. Jaskini ogień, szkielety. A, i to jest do tego ziomka, dobra. Czekaj, to lecimy. Gościu zdjęty. Jeden szkielet zdjęty. Drugi już nie trafiłem za pierwszym razem. Jest jeszcze reczka. Come on, serio? No, jaki premier nie trafiłem? Creighton Wędrowiec. Nie. Z nim questa akurat nie ma. On się po prostu przenosi. Dobra, czyli tutaj po prostu była wajcha, której nie zauważyłem. To jest skrót do Ognicha. Znaczy z Ognicha tutaj. Okej. Okay. O, skocz! Dobra. Ostra strzała, pryzmat i kukła człowieka. Dobra, udało się na szczęście też bezpiecznie wrócić. Okej, olśniewające światło. Proszę o regen. Dobrze, czyli lecimy teraz prościuteńko do bossa. Chyba przyspieszę tę regenerację swoim jednym kilometrem. I zawalczmy z kolejnym bossem. Mianowicie z lordami szkieletów. Oni są niestety dość skurczysyńskim bossem, bo to jest, boss zbiorowy. Ale nie w taki sposób. Widzicie, oni sami mają bardzo mało zdrowia. Tylko niestety, kiedy ich zabijemy, ci sobie umrą. I zrespawnią nam od cholery przeciwników różnej maści. Od zwykłych szkieletów po te toczące się skurczysyny, którzy w jedynce naprawdę mnie irytowali. Czy ona coś tu bije obszarowo? W sumie włócznie dusz mógłbym zaatakować. Bo ona się przebija przez cele. Dobra, trafiłem dwóch. Tutaj też. No, dobrze się ustawić i proszę bardzo. Rozwalamy na wszystkich. I to jest chyba ostatni. Tak? Tak jest. No, Milusio. Dusza lorda szkieletów, kukła człowieka. Nawet nie wiecie, ile mi to sprawiło po prostu nieprzyjemności, jak grałem na tym na konsoli. Bo sam boss nie jest trudny, ale ta drobna zaskoczka z tymi dodatkowymi typami i co gorsza, brak dobrych zaklęć w tamtym momencie, no troszeczkę mnie udupił. Ale za drugim albo trzecim razem w końcu zacząłem używać piromancji. A konkretnie tego trwałego... Nie. Trwały? Czy stały płomień to się nazywało? Muszę to sprawdzić. Zaklęcia, piromancje... Trwający płomień. No. Postawiłem od razu takich kilka i prędzej czy później wszystkich rozwaliłem. No i dobrze. Lecimy dalej.
do kolejnej lokacji w grze. No. Lokacji jaką jest? No, pojawisz się czy nie w końcu? Jaką jest Dolina Żniw? Dobra, tutaj mamy trującą sadzawkę i pierwsze ognicho w tej lokacji. I dobra, zanim tutaj to ogarniemy, to muszę sobie już teraz zmienić zaklęcia. Po pierwsze, wyrzucić totalnie te zaklęcia wszystkie i na razie wrzucić wszystko, co mogę a propos mroku. To przyciąganie dla testu. Strzenienie. Mroczne pozdrowienie. To jest co? Mroczna mgła. Dobra, to się akurat nie przyda. Rezonująca dusza. Za cenę dusz damage, a tutaj za cenę dusz leczenie. To sobie odpuszczę. Ale tutaj potrzebuję modlitwę o uzdrowienie. Dobra, przyciąganie. To jest co? A, to jest po prostu to. To nie. To podziękuję. Nie przypadło mi to zaklęcie do gustu. Pozdrowienie może zostać. Ale teraz tak, tutaj dorzucimy olśniewające światło, dodatkowo modlitwę o uzdrowienie i drogę do domu. Żeby mieć się jak cofnąć. Szkoda, że to światło daje... zajmuje dwa miejsca. O, albo nie. Albo zamiast pozdrowienia... Czekaj, no. Dobra, muszę tak to trochę taką roszadę z tego zrobić. Dobra. Pozdrowienie, mgła. Dobra, to rezonujące ciało bym sobie wziął, bo zawsze trochę dusz będę miał. A to zawsze jest trochę leczenia dla mnie. Dodatkowo wezmę to. Czy ja chcę zbrać to odsłonięcie? Wykrywa położenie najbliższego wroga lub atakujących mrocznych duchów. Nie, to mi raczej nie będzie potrzebne, ale za to z wielką chęcią jedno zaklęcie wezmę, a mianowicie ciszę. Bo jeśli będę mógł zaskoczyć przeciwników, to hej, czemu by tego nie zrobić? Tej lokacji nienawidzę przez to, że jest tutaj od cholery trucizny. Tu widzicie? Pełno przedmiotów, wrogowie, ale jest też trucizna. Tak naprawdę nie warto totalnie tego eksplorować, dopóki nie udamy się do tego miejsca. I nie wyłączymy tego tutaj wiatraka, który jest nad moją głową. Bo to jest taki wiatrak główny, który właśnie to napędza. A przez wyłączenie mam na myśli spalenie tego. Bo gdy to zrobimy, o dziwo, znika po pierwsze ta mgiełka, a po drugie nawet znika trucizna stąd. Nie wiem, jaki plan stąd to znika, ale nie wnikam. I'm Cloanne, a Norstone trader. I travel about collecting rare stones, which I sell to make my living. I never planned to visit this God's forsaken place. But I don't know. I just sort of ended up here. I must have just wandered in. Ona z tego co pamiętam była... I've been scouting around for rare bits. Oh, don't look at me like that. Many of these stones are quite useful. For instance, certain stones are used in smithing. Oh, now your ears prick up. I've extras if you can pay. This is my trade, after all. No, to jest z tego co pamiętam, ona jest chyba córką Leningrasta. Nie jestem pewien, czy ona o tym w którymś momencie wspomina, ale kto wie. Okej, okay. Żar ascezy mamy pierwszy. Dodatkowo wykupujemy od razu cały odłamek tytanitu, jaki ma przy sobie. Ukojenie duszy i ponowna śmierć. Dwa zaklęcia. Ukojenie duszy. Jeden z zaginionych cudów zachowanych w krypcie nieumarłych. Zadaje potężne obrażenia bezmyślnym pustym, lecz nie wpływa w żaden sposób na nic innego. Krypta nieumarłych nie jest już miejscem spoczynku żywych. Ci, których dotknęła klątwa, mogą jedynie modlić się, by pewnego dnia ich wpuszczono.
Ponowna śmierć. Urok, który zsyła mroczny płomień na ciała, sprawiając, że wybuchają gwałtownym ogniem. Uroki takie jak ten wpływają na istotę życia. Wpływające są szczególnie znienawidzone. I to jest to na kostur jest wymagane, żeby tego używać. O, migoczą stanie, gdzie nie czuję. I came here in search of rare stones, but the place is nothing like I was told. All this poison, and you can't get very far inside. Don't just go haplessly wandering about. These stones may look all the same, but to the trained eye, each is unique. Some of them are used to smith weapons and armor. Some unique stones provide special benefits. Some of them are extremely rare and should be used with great thrift. None of the differences are easily spotted, but I've learned quite a lot, really. Drang Lake. How is it that I ended up here? It's funny. Can't seem to remember. Widzę, tą też już klątwa mocno wpłynęła na jej umysł. Wreszcie powiedziałem, co chciałem. I've searched every nook and cranny here. I suppose it's time to move on. Perhaps we'll meet again, if we live that long. I've searched. No, ona się już powtarza i to skutkuje tym, że ona przeniesie się teraz do Majuli. A to jest mi bardzo na rękę, bo nie będę musiał tutaj się teleportować, tylko na miejscu będę miał handlarza rudą. O Jezus, oni są tak popieprzeni. Klejnot życia. Nie do końca to chciałem zrobić, no okej. Okay. Odłamek tytanitu, miło. Ten wielki typ, znaczy ten mały typ, który steruje tym wielkim czymś, jest w stanie zmusić to coś do strzelenia też taką sferą mroku, jaką ja mam, tylko jego sfera jest gigantyczna. Trujący kamień, miło. Dobra, wezmę sobie modlitwę o uzdrowienie, przygotuję już. Spróbuję to wszystko zebrać. Niknąca dusza. Niknąca dusza, odłamek tytanitu. Wejdźmy tutaj trochę wyżej. I się podleczmy i zdejmijmy sobie truciznę. Więcej odłamków tytanitu, to jest mi bardzo, bardzo na rękę. Zatruty nóż do rzucania 10 sztuk. Dobra, znowu się podleczmy. Jak widzicie, trucizna naprawdę mocno i przede wszystkim szybko w tej części uszczupla mój pasek zdrowia. O, pochodnia kilka sztuk. Jeszcze raz. Dobrze. Mały, gładki, jedwabisty kamień. Ok. To samo. Użyjmy znowu. No, gdyby nie ta modlitwa, to już byłoby dawno temu chyba już po mnie. Niknąca dusza, odłamek tytanitu i grudka tytanitu! Proszę, to lubię! O nie! Zripostował mnie skubany! O, nie podskakuj do gościa z kataną. Dobra, już tak. Ściągnę, chociaż trochę bez sensu. I okej, odpalmy sobie teraz naszą regenerację zdrowia. Teraz biegiem. Tam do środka wchodzić nie będę, ale zabieram tylko o, kolejną grudkę tytanitu, proszę. Bo tak z tą grudką musiałem się przejęzyczyć, ale nie, faktycznie była grudka. I pochodnia. Dobrze, coś tam powoli się będzie regenerowało. To mi się akurat podoba.
O, piromanci. Czy tam piromantki właściwie. Choć szczerze, ciekawi mnie, skąd one się tu wzięły. I czemu same sobie damage'a nie zadają? Smoczy amulet. Proszę, proszę. To muszę wyjść na górę, żeby odblokować sobie dalsze przejście. Kaptur więźnia. Ten nic nie wierzy. Nie, zabiłem go przecież. Dobra. Wchodzimy na górę, czy... W ogóle, co on tam ma? Lustro? Różdżkę? Może w sumie... Może lustro, które wygląda jak różdżka? O, to chyba był trwający... Trwający płomień. Taka oto moja katana. Właśnie zakończyła twój właściwie nędzny żywot, koleżanko. Dobrze, jeszcze tutaj mamy przejście. Za chwilę bardzo ładnie sobie jeszcze odnowimy życie, ponieważ tam właśnie zaraz... O, urna uroków, jak miło. Czyli pewnie to samo, co w przypadku bomby i tego, tylko zadające obrażenia od tego. Od mroku pewnie, dokładnie. Czarna lakierowana urna, na którą rzucono urok, wybucha i zadaje obrażenia od mroku. Mroczna sztuka rzucania uroków jest zakazana, więc ktoś miał napełnić urnę taką mocą. Początki jej są ponadto nieznane, co stanowi kolejny powód, by obawiać się uroków. No właśnie nie, nie można bać się nieznanego. Trzeba to najpierw zbadać. Jeśli okaże się niebezpieczne, to wtedy można się tego bać. Nie to zaklęcie. Ale wystarczy w sumie. Tyle, żeby chcesz zniwelować tę truciznę. Bynajmniej chwilowo. No i tak, trzeba było się tego wszystkiego pozbyć. Dobrze. No raczej zaklęć zmieniać nie będę, więc... Zostaniemy przy tym, co mamy. I kontynuujmy... naszą przeprawę. Ja cię sunę, ile jest szczurek. Jak ja spudłowałem! Dobra, trafiłem. Odłamek, duży odłamek i blady kamień. Spoko. Tutaj ktoś rzucał... Skąd to leci? Tam gdzieś babka stoi, nie jest wyrenderowana w ogóle. Co to ma być? No gdzieś ta baba stoi i do mnie mierzy. To jest kolejna rzecz, której nie było na konsoli. Nie było tej... Nie wiem, moździerznicy, bo ona chyba rolę moździerza tutaj normalnie. Za moździerz tutaj robi. Tutaj uwaga. Gdy idziemy w to miejsce, to możemy odblokować kolejne przymierze. A mianowicie przymierze... jeszcze dalej. Dobra, czy to był jakiś przeciwnik? Chyba nie. Nie. Mianowicie przymierze wojowników słońca. Nauczmy się gestu. Przystąpmy do przymierza. Pieczęć słońca zdobyliśmy. Miło. No, nie mam w sumie czego ofiarować. No i dobra. Kolejne przymierze odkryte. Jestem przez chwilę mnie rozłączyło ze Steamem, więc nie wiem, czy mi to z lagiem zaliczy, czy w ogóle mi tego nie zaliczy, ale no... Nie będę się za specjalnie logował, żeby to sprawdzać. Wiem, że ci mogą dropić w ogóle te medaliony słońca. Tylko nie wiem, jaka jest szansa na wydropienie takiego medalionu. Dobra, to użyjmy tak światełka, żeby się leczyć na bieżąco i spróbujmy pozbierać te przedmioty. Gładki jedwabisty kamień, odłamek tytanitu. Kolejny odłamek tytanitu. Jezus, się wystraszyłem.
straszyłem teraz, no. Tu wiemy, że było zaklęcie. Jezu, to jest dziura, nie widziałem! Ej, kolejna rzecz, której po pierwsze nie było na konsoli, a po drugiej, której nie widziałem. Przez tą cholerną mgłę. Dobra. Usuńmy to zatrucie. No daci. Proszę. Mroczący kamień. To chyba dawało efekt krwawienia na broń. Dobra, wyjdźmy stąd najpierw. Teraz zdejmijmy sobie zatrucie. I ustawmy się gdzieś, gdzie... Brawo. Gdzieś, gdzie mnie ta moździerznica nie będzie w stanie trafić. No, na przykład w tym miejscu. Dobra, skończyło się już działanie tego zaklęcia leczącego, więc użyjmy tego. Jest 40 minut! Ej, kiedy ten czas tak minął? Dobra, po pierwsze broń. No daci. Na razie słabsze, ale kto wie, może po upgrade'zie byłoby lepsze. Katana nieznanego pochodzenia, wykonana dziwną, acz wyrafinowaną techniką. Bardzo długie ostrze pozwala atakować z większej odległości, ale jego konstrukcja jest wyjątkowo krucha. Ano, bo widzicie, ta katana ma 40 punktów wytrzymałości, a ta tylko 20. Ale zakładam, że pewnie obrażenia mocno to rekompensują. Tutaj magiczna buława, dla was opis, bo ja już tam gdzieś się z buławą zapoznałem. Tutaj nic więcej nowego nie mam. Dobra. Czy ja tam jakiś przedmiot znalazłem nowy? Pryzmat. No ale pryzmaty widzieliście, jak działają w jedynce. Niknących dusz trochę znalazłem. O, właśnie, duszy nie sprawdziliśmy. Dusza lorda szkieletów, który sprawuje władzę głęboko w zagajniku myśliwych. Stary żelazny król nakazał pojmanie wszystkich nieumarłych, ale ci, którym zlecił to zadanie, zostali dotknięci klątwą. Okej, okay, użyj wyjątkowej duszy, aby zdobyć wiele dusz albo stworzyć coś o ogromnej wartości. Gładki jedwabisty kamień. Użyj, aby odzyskać zdrowie. No można, ale lepiej to wymieniać. Właśnie tam, w tym gnieździe. Stara pachnąca gałąź to już było, kamień też. W ogóle tu, Jezu, tu jest tyle miejsc, gdzie można tu styligrować, a tyle z nich to jest jakaś pułapka, która wypluwa wam truciznę po prostu na mordę, nie? O, naprawdę trzeba z tym uważać. Okej, okay, nie wiem, czy jakiegoś zaklęcia nie zdobyłem nowego. Nie obiłem sobie właśnie przypadkiem w moją klawiaturę. Kaptur więźnia. Łachmany noszone przez uwięzionych pustych, ta część prawdopodobnie noszoną na głowie. Sądząc po wyglądzie widocznych zaletach, to nic więcej jak potargana szmata. Nadal cuchnie pustym, zwiększa szansę znalezienia przedmiotów. Okej. Okay. Tutaj zbroja Łotra. Noszona przez pustych złodziei. Mimo prymitywnego z wyglądu, ta zbroja jest zaskakująco wytrzymała. Rękawice Łotra, to samo. Wracę mi do tego. Tutaj nogomice, to co miałem. O właśnie, jeszcze to mi wypadło. Ten pierśnie wypadł mi z tego. Z... z tego kamyczka, bo gdzieś tam znalazłem jeszcze jeden. I no, dostałem. Biały pierścień. Cenny pierścień dający ochronę Queli, boga snów. Sprawia, że jego właściciel staje się upiorem, co działa myląco na najeźdźców. Ten, kto zostawia pułapkę, musi uważać, bo kto pod kim dołki kopie, ten sam w nie wpada. I pieczęć słońca. Pierścień przymierza dziedziców słońca nieznacznie zwiększa moc cudów. Kult słońca, teraz martwa religia, był kiedyś popularny wśród wielkich wojowników. Członkowie tego przymierza mogą zostawiać złote znaki, które ułatwiają przyzywanie ich do współpracy z towarzyszami. Dobra, czy to zgarnę jakieś nowe zaklęcie? Tak, kameleona zgarnęliśmy. Zaklęcie pochodzące sprzed znanych komukolwiek czasów. Czytaj z Ulasil. Znaczy wróć, no konkretnie kameleon pochodzi z Ulasil, nie? O to mi chodzi. Pozwala rzucającemu wtopić się w otoczenie. Ci, którzy boją się tego, co niewidzialne, są tchórzami. Ci, którzy zawsze wierzą własnym oczom, są głupcami. Okej, okay, tutaj nic nowego. W roku też nic nowego nie mamy. Tutaj też nic. Dobra. A jeszcze tutaj ostre strzały zdobyliśmy. Strzała powodująca krwotoki zakończona wyjątkowo ostrym grotem. Maksymalne zdrowie krwiące wyrostaje obniżone. Jak zdrowie.
myślałem, że wytrzyma. A chyba, że zdrowie i wytrzymałość. Dobra, nieogarnięte. Dobra, mogę jakoś stąd ją zdjąć, czy nie bardzo? Gdzie tam? Tam sobie gdzieś siedzi. Tylko to, co naj... O, proszę, tutaj jeszcze coś jest. Tylko to jest jeszcze... Kolejna sztaba tytanitu, mój bien. Tylko to jest pewnie kolejna z tych takich normalnych, które jak zabiję, to tak czy siak się później zrespi. Więc po prostu muszę uważać, gdzie chodzę. Debil! No i dawaj. No i pyk. Jestem idiota, gościu sam się zatruł. Odłamek tytanitu. Rozumiem, że on może być pustym, no ale hello. Sądzimy, że puści. Mają jednak trochę oleju w głowie. Strażnica żniw, tak się nazywa tam miejscu. Jak mnie majznął! Ja tego nie zdążyłem pociąć. Dobra, odznacz to. Tam można zejść. W ogóle tych grzybów nienawidzę, bo one są... Znaczy one są, one wypuszczają. Widzisz, jakiego mi cmoczka sprzedała? Mwah! I mnie wysadziła, no. Nieładnie, koleżanko, nieładnie. Tu jest kolejny boss. Czy ja chcę z nim teraz walczyć? W sumie, jak już tu doszedłem, no to szkoda nie skorzystać z okazji. Chodzi do sceptyka kolejne, miło. Dobra, podleczmy się troszkę. Nie wiem, czy tutaj nie ma tej pierwszej skrzyni pułapki. Kurde, w sumie najgorsze jest, że ja teraz chciałem na przykład iść tam, ale nie mogę, bo dopóki... Czy tam jest... To jest ten pancerny? Czy... Nie, dobra, to jest tylko kamień. Jak dopóki nie upuszczę tej trucizny, to ja się tam po prostu utopię, więc nie ma po co tam, nie ma sensu tam schodzić. Ale tu chyba... A, proszę, jednak nie. Nie ma ogniska. Chyba, że nie było, tylko mi się coś przyjdzie przedtem. O! A, w ogóle patrzcie, marionetka bez głowy. Nie wiem, czy tutaj nie było... Okej. Ktoś wsadził gościa do dzbana i zrobił sobie z niego... latarnię? Dobrze mam to rozumieć? Tak to wyglądało. Nie wiem, czy tu luka tylnie powinno być. Jedź mi stąd. Kolejny od życia. Okej, okay, ten na razie rozsiewa tylko truciznę. Więc jest... średnio niebezpieczny. O! Tu jest! Właśnie! To jest jedna z tych skrzyń. No, a w środku tylko pochodnia, czyli średnio... średnio użyteczna rzecz. Znaczy nam zależy jeszcze oczywiście o jakim tym mówimy, o jakiej użyteczności. Dobra. Sfera, tarcza i wchodzimy na arenę walki z... chciwym demonem! No, widać, że lubi podjeść trochę gleby. W ogóle to podać był chyba kiedyś człowiek, co jest najlepsze. Ty, czekaj, czy mogę mu uciąć ogon? Wiem, że z jego duszy da się zrobić kosę, ale no, niestety jest to bardzo słaba rzecz. Dobra, uciąłem go tam. Dawaj, dawaj, dawaj! Daj se uciąć ten ogon! Aha, okej, okay, nie dało się. Spoko, ja tu przygotowany jeszcze z zaklęciami, a rozwaliłem go po prostu w zwykłej walce. No i świetnie, goście rozwalone i tu powinno być gdzieś obok ognicho, które z wielką chęcią rozpalę. Tak jest, tutaj jest zaraz za nim. Cyk. No i pięknie. Dolna strażnica żniw. Tutaj sobie odpoczniemy i też tutaj zakończę ten odcinek, w którym bagatela dwóch bossów zostało przeze mnie pokonanych. I to jest nawet, że miłe. Dobra, teraz muszę sprawdzić, czy jeśli to zniszczę i usiądę przy ognisku, czy to się odnowi? Nie, nie odnowi się, a to bardzo dobrze. Bo dzięki temu mogę zdjąć te
wszystkie pułapki. I się później nie martwić o fakt, że zostanę jeszcze raz zatruty, albo przypadkiem sam się zatruję. No i świetnie. Do spalenia mam tylko żar ascezy, ale tego nie chcę palić. No, nie teraz, bo ja ogólnie za moim drugim podejściem na konsolce miałem na koniec chyba 20 takich żarów, tylko nie pamiętam, czy ja je tak pozdobywałem przez całą grę, znaczy przez całe dwa przejścia gry właściwie, czy może je potem nakupowałem gdzieś. Nie pamiętam teraz, ale to jest kwestia na później. To jak się skubany chowa. Sorry, ziomeczku, ale... nie ze mną te numery. Ty, ale goście ma, kurde, pazury jak Wolverine. No z tą różnicą, że ma takie nakładane, a nie wysuwane prosto z tych. Prosto z rąk. No ale dobrze. Myślę, że to, jak już wspomniałem, będzie idealny moment, aby zakończyć odcinek. Ja się może jeszcze wrócę do Majuli, ulepszę tę katanę drugą. Zobaczymy, czy będzie lepsze od mojej aktualnej. Chociaż w sumie jako, że to ma niską trwałość, to nie wiem, czy będę chciał to... Albo nie, wiesz co, nie będę jakiej ulepszał. Bo w sumie jak to ma tylko 20 wytrzymałości, no to trochę szkoda tego używać. Bo po co mi katana, która się zniszczy po 20 ciosach? Znaczy katana, w ogóle po co mi taka broń? No, to jest jedyna broń na... z tak niską trwałością. No, ale okej. Jak już mówiłem, to będzie koniec tego odcinka. Ode mnie to tyle. Do usłyszenia. Do zobaczenia. Cześć.